Proszę Państwa, zima. Nieboskłon przykryty szaroburymi chmurami. Roztapiający się śnieg. Czy tak właśnie wyglądał klimat roku pańskiego 1863, 22 stycznia, kiedy to 160 lat temu na ziemiach zaboru rosyjskiego, gdzie lud polski od przeszło pół wieku cierpiał niedolę. Straciłem wątek w ogóle, o czym mówiłem. Czy wtedy wyglądało to klimatycznie tak jak dziś? Odpowiadam. Nie wiem. Ale wiem. I to dzięki Twitterowi, dzięki w ogóle Michał, żeś mi taką ciekawostkę podrzucił, bo oczywiście ze szkoły bym się tego nie dowiedział. Działy się tam, słuchajcie, wydarzenia, z których można by zrobić świetny serial. Byle nie Netflixa, jak już to HBO. Film, zajebistą grę, być może nawet kolejną część Assassin's Creed'a. Chociaż jak sobie przypomnę Valhalla, nie wiem, no ja niestety nie potrafię wygospodarować 200 godzin na przejście gry. Informacje o postaci, o której chcę wam powiedzieć krótko, są bardzo skąpe, może dlatego, że cała organizacja była bardzo dobrze zakamuflowana, a mianowicie chciałem wspomnieć tutaj postać pana Emanuela Szafarczyka, Ślązaka, który urodził się najprawdopodobniej na Górnym Śląsku w mieście Racibórz. Znalazłem, że być może w roku 1835, być może 1840, być może 41. I jako młody chłopak opuszcza ten Górny Śląsk z rodzicami, wyjeżdża do Warszawy, która no w tamtym czasie oczywiście jest pod zaborem rosyjskim. Tam staje się zaangażowany w stronnictwo czerwonych, oczywiście nie takich czerwonych, nie chodzi o bolszewików, tylko ludzi, którzy stwierdzili, że najlepszą opcją do poprawienia bytu Polaków w zaborze rosyjskim jest chwycić ruskich za pysk i zrobić powstanie, bo inaczej nic z tego nie będzie. No i jak być może kojarzycie z historii, 22 stycznia 1863 roku faktycznie to powstanie zrobili. I tam nasz drogi kamrat ze Śląska, pan Szafarczyk, zostaje dowódcą elitarnego oddziału sztyletników. Sztyletnicy to jest taki mega elitarny oddział, wyobraźcie sobie, tacy trochę jak James Bond, trochę komandosi, część Żandarmerii Narodowej, czyli takiej oczywiście działającej potajemnie w ukryciu formacji zbrojnej działającej na terenie zaboru rosyjskiego, tu konkretnie w Warszawie. Oni, jak można się domyśleć, zajmują się walką z carską administracją. O, kaczka. A jak z tą administracją walczą? Straszą, mordują, podkładają bomby. No i z czego nazwa sztyletnicy? Właśnie z tego, że wyroki na carskich urzędnikach, na rosyjskich wojskowych, również na Polakach, którzy poszli na współpracę z carskim aparatem, wykonują często przy pomocy sztyletów. Ci sztyletnicy w Warszawie w tamtym momencie liczą około 200 ludzi. W latach 62-64 przeprowadzają 47 zamachów. Ofiarami ich działań w ciągu tych tylko kilku lat pada prawie 1000 ludzi. Ogólnie sytuacja wygląda tak, że Rosjanie w Warszawie są przerażeni. A na całą Europę i świat puszczają plotkę oczywiście, że Polacy to są terroryści, którzy w bestialski sposób mordują Bogu ducha winnych rosyjskich urzędników i wojskowych w Warszawie. No ale niestety, proszę Państwa, że nic co piękne nie trwa wiecznie, to pan Emanuel Szafarczyk zostaje przez Rosjan pojmany, więziony w warszawskiej Cytadeli i 17 lutego 1865 roku razem z panem Waszkowskim zostaje na nim wykonany wyrok śmierci przez powieszenie. I to jest dwóch ostatnich uczestników powstania styczniowego skazanych na publiczną egzekucję. Także no zależnie od tego, kiedy się faktycznie urodził, miał około 25-30 lat, no czyli niestety się chopek nie narzył. Ale co tam ruskich narżnęli, to ich. To jest po prostu gotowy materiał na świetną grę, film, serial, wyobraźcie to sobie. XIX wiek, Warszawa, konspiracja, spiski, mordy sztyletami, zamachy bombowe, egzekucje. No to się po prostu, to się samo pisze. A w tym momencie rzeczywistość jest taka, że przypuszczam, że tak jak ja, większość z was o takiej postaci no raczej nigdy nie słyszała. Także to tyle, taka krótka ciekawostka o naszym śląskim chopku, który w XIX-wiecznej Warszawie w powstaniu styczniowym bardzo, ale to bardzo bruździł ruskim. Czyli w obecnej sytuacji na świecie i wojnie, którą mamy za miedzą, tym bardziej myślę, piękna postawa i postać godna przywołania, zwłaszcza, że tak jak mówię, niestety mocno zapomniana. W ogóle mi się tak nasunęło teraz, że ostatnimi laty to przecież w polskiej kinematografii dobre kino historyczne, wojenne to w zasadzie no, nie istnieje. Ostatnie dobre filmy o takiej tematyce to raczej w większej liczbie się pojawiały za komuny. Nawet Czesi, z których to Polacy się często śmieją, jakie to pocieszne pepiczki, potrafili zrobić
z pompą film o swoim bohaterze narodowym Janu Žižce i to ze światowymi aktorami, m.in. z Michaelem Caine'em. No nic, może i my się kiedyś doczekamy. Warto mieć marzenia.